Dzień dobry, witajcie. Dziś zapraszam Was na wideorecenzję Motorola One Zoom. To już szósty model z serii Motorola One, a zarazem, przynajmniej na razie, model topowy, najlepiej wyposażony. Można powiedzieć, że flagowy, chociaż pamiętajmy, że seria One to są średniaki, nie flagowce. Co oferuje ten smartfon, jakie ma wady, jakie ma zalety? Posłuchajcie. Zaczynamy oczywiście od zawartości opakowania. Znajdziemy w nim bardzo porządne słuchawki. Naprawdę, jak na zestaw fabryczny, wyglądają dobrze, są wygodne w noszeniu i grają całkiem przyzwoicie. Do tego mamy 18-watowy zasilacz, przewód USB oczywiście i oczywiście igłę do otwierania gniazdaka. Jest też silikonowy pokrowiec. Taki prosty, ale z takim fajnym akcentem podpisanym przez Motorola. Sympatyczny pokrowiec, który ma pewne zalety, bowiem chroni zarówno wyświetlacz, bo odrobinę wystaje poza obrys obudowy po założeniu na telefon, jak i chroni oprawkę aparatu fotograficznego. No i jak już się zapewne domyślacie, najwięcej ciekawych rzeczy dzieje się na tyle obudowy. No bo przód taki troszeczkę standardowy. Ekran z wąską ramką, z kropelkowym wcięciem. Nic tutaj wyjątkowego nie ma, natomiast na tyle jest już naprawdę wyjątkowo. Bowiem popatrzcie, po pierwsze tył pokryto szkłem, ale spójrzcie, ono wygląda jak metal, jak szczotkowany metal. Doskonale udaje metalowe plecki, a jednak to jest szkiełko. Daje się porysować oczywiście, jak to szkło. Może się stłuc, ale jednocześnie jest lekkie, jest cieńsze niż metal, no i na pewno tańsze w produkcji i przyznajcie, fajnie wygląda. Kolejna osobliwość, no to ta oprawka aparatu. Oczywiście jest kuchenka, jak ja to nazywam, są cztery obiektywy, ale pod nimi wkomponowano jeszcze logo Motorola. I słuchajcie, to jest kolejna osobliwość tego telefonu, bo to logo świeci. Ono jest po prostu diodą powiadomień. Ja na początku strasznie się skrzywiłem, no nonsens, dioda na tyle. Po co to komu? Okazuje się, że jednak to ma sens. Użytkując ten telefon niemal miesiąc, przekonałem się do tego rozwiązania. Bowiem tak, z przodu, jak widzimy, mamy coś na kształt Always On Display. To wyświetla się, kiedy pomachamy ręką nad telefonem. Są specjalne czujniki do tego, które wykrywają ruch. To uaktywni się, kiedy stukniemy w ekran i tak dalej. Czyli mamy podgląd, kiedy telefon spoczywa na pleckach. Ale gdy odłożymy go tak, no to już byśmy nic nie widzieli. Nie wiemy, czy są jakieś powiadomienia, czy cokolwiek się zadziało. Wtedy ta dioda naprawdę ma sens i rzeczywiście to jednak przyznaję nie głupie rozwiązanie, naprawdę. A jak już mówimy o osobliwościach, to głośnik umieszczono na górnej ściance. Trochę dziwnie, ale wiecie co, mnie nie robi różnicy, czy on jest u góry, czy na dole, bo jak trzymamy telefon tak, to jednakowo możemy go zasłonić, zarówno jak jest na górze, zarówno jak jest na dole. To nie ma znaczenia, po prostu trzeba pamiętać, że głośnik jest tutaj i trzymać telefon tak, żeby go nie zasłaniać oglądając film, czy grając w grę. Gniazdo kart również jest na górze. No niestety jest to gniazdo hybrydowe, czyli musimy zdecydować, albo używamy dwóch kart nano SIM i mamy duala, albo rozbudowujemy pamięć za pomocą microSD, no ale niestety tylko wtedy jedną kartę SIM możemy tu włożyć. A dół? No dół już standardowo, jak mogliście się już pewnie domyślać, USB-C i mini jack znalazły się właśnie na dole. A przyciski są położone klasycznie na prawym boku i jeżeli chodzi o ergonomię, to absolutnie nie mam żadnych zarzutów względem tego smartfonu, poza może tym głośnikiem, ale tak jak Wam powiedziałem, mnie osobiście to nie przeszkadzało i nie robi wielkiej różnicy, czy głośnik jest na dole, czy na górze. Tak samo jest to średnio wygodne, niektórym może to przeszkadzać, dlatego to specjalnie akcentuję. Mnie nie przeszkadza akurat. Jeżeli chodzi o jakość montażu, jakość użytych materiałów, wszystko jest naprawdę spoko. Telefon jest sztywny, nie trzeszczy, dobrze leży w ręku, jest dobrze wyważony. Fajne podparcie mamy na palec dzięki tej wystającej ramce. A jeżeli boicie się, że porysujecie tą ramkę, to tak jak Wam powiedziałem, załóżcie pokrowiec. On ma taki wystający rancik i po problemie. Wyświetlacz 6,4 cala, OLEDowy. No i nic złego o nim nie powiem. Specjalnie dobrego też nie, od po prostu porządny, przyzwoity ekran, dobrze prezentujący barwy, o dobrej jasności umożliwiającej korzystanie z telefonów w słoneczne dni, o przyzwoitym poziomie jasności minimalnej, z przyzwoicie działającą regulacją automatyczną podświetlenia, z trybem ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim, czyli z tym przyrzucaniem ekranu. Oczywiście w interfejsie z racji Androida 9 mamy też opcję przełączenia się na tryb szarości, czyli też możemy sobie jeszcze dodatkowo chronić wzrok. I jeszcze na dodatek Motorola dokłada możliwość trójstopniowego regulowania nasycenia kolorów intensywności barw.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, to jest tutaj niezbyt przeze mnie lubiany ekranowy czytnik linii papilarnych, który działa dość przyzwoicie, ale tempem i pewnością pracy nadal nie dorównuje klasycznym płytkowym czytnikom. Mówię oczywiście o dobrych czytnikach. Tutaj no tak 8, 9 na 10 udanych prób odblokowania i tempo pracy powiedziałbym poprawne. To jest chyba dobre określenie. Poprawnie działa również rozpoznawanie twarzy, ale to jest, pamiętajcie, prosty układ wykorzystujący przedni aparat, czyli obrazowanie takie 2D. Nie da się go co prawda oszukać zdjęciem czy na śpiocha. Próbowałem kilka razy, nie udało mi się, ale nie mówię, że to jest absolutnie niemożliwe. Pamiętajcie. I no niestety to odblokowanie w ciemności całkowitej też nie zadziała, a jak jest mało światła, to działa też wolno albo wcale. Natomiast przy świetle normalnym, dziennym czy w pomieszczeniach przy sztucznym świetle działa zupełnie prawidłowo i całkiem nawet szybko. Komunikacyjna strona motki również nie daje większych powodów do krytyki. Górny głośnik jest co prawda jeden, ale działa na tyle dobrze, że da się z niego posłuchać i muzyki, i komunikatów nawigacji, i da się pogadać w trybie głośno mówiącym. Głośnik słuchawkowy też jest w normie i działa prawidłowo, jakość dźwięku jest dobra, rozmówcy się nie skarżyli. Jeżeli chodzi o utrzymywanie łączności, też żadnych problemów nie zauważyłem. Podobnie jeśli chodzi o działanie pozostałych modułów komunikacyjnych w rodzaju Bluetooth czy GPS-a. Jest NFC, to ważne, bo czasem się Motorola zdarzało o tym zapomnieć wcześniej. Tutaj mamy. A moi drodzy, jeżeli chodzi o zarządzanie interfejsem telefonicznym czy komunikacją tekstową, no to to wszystko powierzono po prostu podstawowym, natywnym aplikacjom od Google'a, czyli prosto, rzeczowo, schludnie, skromnie. Jest tutaj też Radyjko FM z możliwością nagrywania, ale co ciekawe, dyktafon to już niestety musicie sobie sami doinstalować, bo standardowo w systemie go zabrakło. Ciekawe czemu. A skoro już o interfejsie zacząłem, to może dokończmy ten temat. W zasadzie goły Android. Surowa postać systemu. Jak widzicie, z trybem czarnym, ale to w zasadzie w tej chwili jest standard. Klasyczny zasobnikowy układ, klasyczna belka powiadomień, klasyczny panel przełączników, żadnych udziwnień i co najważniejsze, żadnych śmieciowych aplikacji. Nul, zero, kompletnie niczego Motorola nie dodaje i bardzo dobrze, bo jak czegoś potrzebujemy, to sobie zainstalujemy. Ja strasznie lubię to podejście. Ale, Motorola jednak coś dodała. Dodała jedną rzecz. Rozwiązania Moto, zestaw gestów i ekran Always on Display, czyli to rozwiązanie, o którym już wcześniej wspomniałem, pokazujące zegar powiadomienia, stan baterii w bardzo fajnym takim kółku na wygaszonym ekranie, ale wtedy, kiedy pomachamy nad telefonem, przypominam, albo kiedy w niego stukniemy, to nie świeci się cały czas i nie da się tego włączyć na cały czas, ale może to i lepiej, bo przecież po co ma zżerać baterię, a jak chcemy zobaczyć, to sobie pomachamy nad telefonem. To jest fajne, ale jeszcze fajniejsze są te gesty Moto, chociażby włączanie latarki poprzez potrząśnięcie. To jest już kultowy gest moim zdaniem, ale strasznie wygodny, strasznie fajny, bo to się po prostu przydaje. Nie musimy odblokowywać telefonu, nie musimy niczego z nim robić, jeżeli chcemy sobie włączyć latareczkę, tylko cyk i już. Tak samo możemy włączyć aparat fotograficzny, jak widzicie. Pomachamy telefonem, aparat się włącza. Takie drobne, wygodne rzeczy. Jest też oczywiście możliwość szybkiego zrobienia screenshota, 3 paluszki do ekranu i już. Jest też możliwość zmniejszenia ekranu do obsługi jednorącz. Wygodnym gestem po prostu wystarczy pociągnąć. Mamy też oczywiście takie klasyczne gesty typu wyciszenie poprzez obrócenie telefonu, czy zaprzestanie dzwonienia poprzez podniesienie telefonu do ucha. To wszystko tu jest. To są takie drobne dodatki, które uprzyjemniają korzystanie z telefonu, a jednocześnie kompletnie nie narzucają się. A jeśli chodzi o resztę interfejsu, no to jest po prostu taka, jaka wyszła od Google, żadnych udziwnień i bardzo fajnie. Co przypadło mi w interfejsie nieco mniej do gustu? Panel przycisków. Ten standardowy, klasyczny możemy zastąpić jednym przyciskiem. Tylko że do tego rozwiązania, jeżeli wcześniej go nie używaliśmy, trzeba się niestety przyzwyczaić. I powiem Wam szczerze, używałem tego telefonu dobry miesiąc i kurczę, za Chiny ludowe się nie przyzwyczaiłem. Niestety, to nie dla mnie. Po prostu mi to nie odpowiada, ale to jest rzecz gustu. W każdym razie wiedzcie, że jest taka opcja. Nie ma natomiast sterowania za pomocą gestów, czy to takich od dołu, czy to tych takich w stylu MIUI czy iPhone'a. Tego niestety nie ma i tego trochę mi tu zabrakło. Dlatego jak widzicie, ja korzystałem z klasycznych przycisków na dole ekranu. Trochę miejsca zajmują, ale przynajmniej są takie, do jakich jestem przyzwyczajony. A jak to wszystko działa? Słuchajcie, Snapdragon 675 plus 4 GB RAM.
Wygląda to trochę skromnie, ale w gruncie rzeczy działa zupełnie dobrze. Ja nie narzekam na płynność działania tego smartfonu. Owszem, mógłby być szybszy, ale jest wystarczająco szybki. Wszystko działa sprawnie, płynnie. Telefon nie sprawia, że mam ochotę cisnąć im o ziemię. Wszystkie aplikacje użytkowe działają bardzo sprawnie. W gry też daje się pograć. Jedyny problem, jaki dostrzegłem, to parę razy wyłożyła mi się aplikacja aparatu fotograficznego, ale tu raczej winie samą aplikację, a nie wydajność smartfona. Jeżeli chodzi o miejsce na pliki, 128 GB, czyli tak realnie około 110 dla Was, plus oczywiście możliwość skorzystania z microSD, ale pamiętajcie, w hybrydowym slocie niestety. Akumulator Motorola One Zoom, który ma pojemność 4000 mAh i ładuje się z 18-watowego zasilacza, to kolejny mocny punkt tego smartfonu. Urządzenie bez problemu popracuje 2 dni. Serio. Bez żadnego wysiłku. Zdarzało mi się nawet, że kiedy trochę mniej fotografowałem, czy dzwoniłem, czy nie grałem w ogóle, wytrzymało ponad 4 dni, bo pod koniec trzeciego dnia jeszcze był pewien tam zapas energii. Także jeżeli chodzi o akumulator, jest naprawdę zacnie. Naturalnie jak się postaracie, to go rozładujecie w jeden dzień, ale myślę, że nawet jak będziecie mocno sobie tutaj pozwalać w grach, w filmowaniu, to cały jeden dzień ten aparat wytrzyma, bo ja nagrywałem nim, zdarzyło się przez cały dzień dosłownie, non stop, zdjęcia, filmy, w zasadzie od rana do wieczora. I wieczorem miałem jakieś tam 15% jeszcze zapasu, czyli akumulator jest naprawdę zacny, a jeżeli chodzi o czas jego napełnienia, to tak mniej więcej w granicach 1,5 godziny i baterią macie naładowaną, przy czym te pierwsze procenciki przybywają dosyć sprawnie, dosyć szybko, więc można nawet w ciągu dnia poratować się doładowując tam, nie wiem, przez 0,5 godzinki i te kilkadziesiąt procent Wam przybędzie. Akumulator to naprawdę mocny punkt tego smartfonu, podkreślam to jeszcze raz. Mocnym punktem tego telefonu powinien być również poczwórny aparat fotograficzny. I wiecie co? W zasadzie jest. Mamy tutaj do dyspozycji 48-megapikselową matrycę główną, ale to jest quad Bayer, czyli tak naprawdę zdjęcia mamy 12-megapikselowe. Mamy również uwieczniony nawet w nazwie modelu 8-megowy aparat dający aż 3-krotne zbliżenie. I do kompletu jeszcze jest aparat szerokokątny i jeszcze 5-megowe oczko do rozmywania tła, do tych dodatkowych efektów. I jak to się przekłada na jakość zdjęć? Zdjęcia dzienne są po prostu dobre, bardzo dobre. Tutaj w zasadzie nie ma się do czego doczepiać. Najsłabiej w sumie wypada ten obiektyw szerokokątny, bo z jednej strony ta deformacja obrazu charakterystyczna dla aparatów szerokokątnych nie jest tutaj jakaś bardzo mocno znacząca, ale wyraźnie widać, że w skrajach kadru spada jakość odwzorowania detali. W dodatku zauważyłem, że ten aparat ma taką tendencję trochę do skręcania w stronę koloru zielonego. Czasem te zdjęcia wydają nam się zazielenione. Przeważnie jest wszystko ok i w zasadzie nie powinniśmy narzekać, ale bywa, że to zdjęcie takie, kurczę, jakieś takie zielonkawe nam wyszło. Szczególnie jak do porównania mamy zdjęcie zrobione, powiedzmy, tą główną matrycą. Pamiętać też trzeba o tym, że ten szerokokątny aparat ma słabszą przysłonę. Czyli przy słabym świetle da gorszy efekt i jeżeli nie musicie, to po zmroku nie korzystajcie z niego, raczej przełączcie się na główny aparat, trochę się odsuńcie, no bo główny aparat ma światło 1.7, czyli przechwyci zdecydowanie więcej światełka, więcej dotrze do matrycy i zdjęcie będzie lepiej doświetlone. Wspomnę jeszcze o tym, że ten 5-megowy aparat, ten dodatkowy do rozmywania tła, poza tym, że dość fajnie i sprawnie rozmywa to tło, daje jeszcze dodatkowe efekty. Możemy sobie na przykład przenieść sportretowaną osobę na zupełnie inne tło, przekleić ją jakby i powiedzmy zrobić sobie zdjęcie szwagra na tle, nie wiem, muru chińskiego czy czego tam chcemy. Mamy również możliwość podkreślenia tylko jednego koloru na zdjęciu. To wygląda dosyć fajnie, oczywiście jeżeli chcemy mieć taki efekt. Czasem to się nawet przyda, bo działa zupełnie przyzwoicie. Przyzwoicie działa również panoramowanie, no ale przejdźmy do klubu programu, czyli aparatu z zoomem. Oczywiście nazywając to zoomem, to ja robię trochę ukłon w stronę producenta, bo producent to tak komunikuje, marketingowo to się fajnie skleja, ale tak naprawdę to nie jest taki klasyczny zoom, jaki znamy z aparatów kompaktowych czy z lustrzanek, bo nie ma tej płynnej regulacji. Bezstratnie przełączamy się, pamiętajcie, skokowo, a to wszystko, co jest pomiędzy, to już jest zoom hybrydowy, czyli trochę optyki, ale jednak trochę jest dośpiewywane cyfrowo. Także to bierzcie pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o efekty, to są całkiem dobre. Aparat daje 3-krotne zbliżenie bezstratne, czyli 3 razy możemy się przybliżyć bez większej utraty szczegółów. Pamiętajcie, że jest inna przysłona, więc również w ciemności
te efekty są gorsze niż z głównego aparatu, ale jednak nie tracimy niczego na jakości zdjęcia. Te zdjęcia z przybliżeniem trzykrotnym są naprawdę świetne i powiem Wam szczerze, że i ten zoom hybrydowy, jeżeli nie przeginamy, czyli tak powiedzmy tak do 5 razy, to też daje całkiem dobre efekty. Jest wystarczająco dobre odwzorowanie szczegółów, jeżeli chodzi o kolory, o jasność, też w zasadzie nie ma się do czego przyczepiać, ale no te dalsze zakresy zoomu, tak już w stronę 10 razy, bo 10 razy jest tu maksimum, no to już bywa różnie. W ciemności to w ogóle o tym zapomnijcie, bo wiadomo, w świetle dziennym, no widzicie tutaj w tle lecą przykładowe fotki, jest znośnie, ale no to już widać, że to jest zoom cyfrowy. Niemniej, pamiętajmy, trzykrotny zoom w średniaku to jak na razie tylko w Motorola One Zoom i trzeba ten telefon za to jednak pochwalić, tak? A nocą? A nocą fotografujący z nerwów się nie pocą, bo zdjęcia nocne, nawet te z automatu, są przyzwoite jak na średnią klasę, pamiętajcie, cały czas to podkreślam. I do tego mamy jeszcze, moi drodzy, tryb nocny, który świetnie działa przy fotografii miejskiej. Tam, gdzie jest jednak trochę światła, gdzie są cienie oczywiście, gdzie są fragmenty, gdzie jest zupełnie ciemno, ale jednocześnie gdzieś tam w tle jakaś latarnia się pojawia, neon, szyld, cokolwiek, to ten tryb sprawdzi się znakomicie, bo rozświetli te miejsca, które są ciemne w kadrze, a światła, które by normalnie prześwietlały obraz, troszeczkę przytłumi i nada fotce fajnego klimatu. Ja na przykład zabrałem ten telefon na Łódzki Festiwal Światła i tam sprawdził się naprawdę bardzo dobrze, no bo było trochę światła, ale trzeba było też trochę wyciągać z cienia i summa summarum te fotki były bardzo sympatyczne do oglądania. Nawet po powiększeniu dało się te zdjęcia obejrzeć. Rzeczywiście już wtedy widać, że tych szczegółów tam mogłoby być trochę więcej, powiedzmy to wprost, ale nadal te fotki ogląda się przyjemnie i warto z tego trybu korzystać. Natomiast pamiętajcie, że jak jest zupełnie ciemno, to i ten tryb nocny niewiele Wam pomoże, ale jeszcze wtedy macie w zanadrzu tryb manualny, który również tu w modce się ukrył, tylko że wtedy, no wtedy to już warto postawić ten telefon na jakimś stojaczku, statywie czy czymś, żeby nie drgnął, wydłużyć czas otwarcia migawki i też zdjęcie powinno być całkiem udane, jak na telefon średniej klasy. Filmy, jak na telefon ze średniego segmentu cenowego, również są dobre. Można nagrywać w 4K, ale niestety zabraknie nam tutaj możliwości przełączenia się pomiędzy obiektywami, którą mamy przy nagrywaniu Full HD. Zatem jeżeli zamierzacie robić w trakcie filmowania zoom, no to już przełączcie się na Full HD, tylko że też nie ma tu przycisku takiego, jak jest przy fotografowaniu jeden raz, trzy razy i tak dalej, tylko już jest ten suwakowy, trochę mniej wygodny, no trzeba tymi paluszkami pojeździć po ekranie, mogliby to trochę poprawić, ale to jest jedyne zastrzeżenie, które mam do filmowania, bo sama jakość filmów jest zupełnie dobra. Zauważyłem taki jeszcze szczegół, że podczas nagrywania 4K obraz na podglądzie trochę się ciął. Nie jakoś tam strasznie, było widać, że tam gubi gdzieś te klatki, ale okazało się, że film został nagrany płynnie, bez żadnego problemu, więc prawdopodobnie to jakaś tam może kwestia wydajności albo znów jakiegoś niedorobienia jeszcze tej aplikacji fotograficznej, bo pamiętajcie, ja wspominam, że ona mi się parę razy wyłożyła. Więc myślę, że tutaj Motorola wyda jakiś update i będą coś jeszcze z tą apką robić. Jeżeli chodzi o interfejs aplikacji fotograficznej, to poza tym, co wspomniałem, to w zasadzie większych zastrzeżeń mam. Dobra, może przeniósłbym jeszcze przycisk trybu manualnego z górnej belki do pozostałych trybów, tam do tego menu kafelkowego, ale to już takie moje widzimisię, niekoniecznie trzeba z tego robić wadę. Natomiast sam interfejs jest prosty, przyjazny, czytelny. Bardzo, bardzo mi się podoba. Zapewne teraz powiecie, że wystawiłem Motorola laurkę, przytulił kasę i tak dalej. No nie, moi drodzy, nie do końca tak jest. Ja po prostu polubiłem ten telefon, bo jest naprawdę udany. Tylko że ma jeden problem. Tym problemem są cyferki. 1799 zł. Nie byłoby to problemem, gdyby nie miał konkurencji, ale choroba ma konkurentów. Chociażby ze stajni Xiaomi. Tu nie będę wymieniał konkretnych modeli, ale wiecie, o co chodzi, które no, chociażby oferują wyższy procesor, więcej RAM. Więc ta cena troszeczkę taka jest, mogłaby być niższa, powiedzmy to wprost i tyle, więc jeżeli rozważacie zakup telefonu, to ja przede wszystkim proponuję popolować na promocję albo poczekać, aż ta cena trochę spadnie. Naturalnie, jeżeli jesteście fanem Motorola, no to lećcie i kupujcie, bo to po prostu jest taki pokaz możliwości Motorola i naprawdę udane urządzenie. I w zasadzie do wielu rzeczy ja bym się w tym telefonie nie doczepiał, gdyby on kosztował, powiedzmy tak, 1600, no 1500, to by była świetna cena dla tego modelu, no bo byłaby niższa od konkurentów, którzy oferują trochę więcej pod względem procesora, RAMu i tak dalej, a
idealnie odpowiadałaby temu, co ten smartfon oferuje. Jeżeli jednak nie przeszkadza Wam to, że na papierze ten telefon wygląda na troszeczkę wolniejszy od konkurentów, bo tak naprawdę ja tego nie odczułem po przesiadce chociażby z Mi 9T, że ten jest dużo jakoś wolniejszy, czy ma jakieś problemy z wydajnością, więc jeżeli to Wam nie przeszkadza, to to będzie dobry strzał. Naprawdę jest to telefon, nazwałbym to, niskiego ryzyka. Tu niczego nie skrzaniono w interfejsie, tu niczego po prostu nie skrzaniono, wszystko jest co najmniej poprawne, albo dobre, albo bardzo dobre. W tym telefonie nie ma ewidentnych wpadek, nie ma ewidentnych mankamentów, rzeczy, które totalnie chciałbym skrytykować. Dobra, brakuje ładowania indukcyjnego, brakuje pełnej wodoszczelności, bo jest tylko ochrona taka, powiedzmy, przed deszczem. Ale to są rzeczy, które nie są konieczne w telefonie ze średniej półki. Natomiast Motorola uniknęła w tym smartfonie jakichkolwiek błędów. I może tego się trzymajmy. Równy, porządny telefon. Trzeba tylko popolować na trochę niższą cenę. No i cóż, przychodzi pora żegnać się z Motorola One Zoom, bo kolejne redakcje czekają na ten egzemplarz testowy. A ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście zapraszam na nasze kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć!